programie naszych prezenterów ubrał salon mody Wiedor, mieszczący się w Tarnowie przy ulicy Urszulańskiej 3. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś moim Państwa gościem jest pan Grzegorz Kądzielawski, radny Rady Miejskiej w Tarnowie, no i oczywiście kandydat do Sejmiku z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam Państwa. Panie radny, no dawno żeśmy się nie widzieli. Też nad tym boleję, ale nadrabiamy zaległości. Bardzo się z tego cieszę. Nadrabiamy zaległości. Jeszcze jak ostatnim razem rozmawialiśmy, a było to już dość dawno temu, to mówiliśmy o tym, że praktycznie, mówiąc kolokwialnie, wymiksował się pan z przynależności do różnych partii politycznych. Powiedział pan, że jest pan kandydatem, jest pan radnym niezależnym. No, widać, sytuacja się zmieniła. Sytuacja trochę się zmieniła, bo i sytuacja w Polsce się zmieniła, co ma przełożenie na region. Czyli przeprosił się pan ze swoim dawnym ugrupowaniem? Pani redaktor, doszliśmy do wniosku, że dla dobra Polski, dla dobra regionu trzeba zjednoczyć siły. To jest duży problem prawicy, że od długiego czasu dzielimy się, a tu jednak potrzeba konsolidacji. I szczęśliwie się złożyło, że na szczeblu centralnym taka decyzja zapadła o próbie, potrzebie konsolidacji. I dzisiaj możemy mówić z sukcesem, że... Znaczy chyba o sukcesie będzie można mówić dopiero po 16 listopada. To już jest duży sukces, pani redaktor, że idziemy jako obóz Zjednoczonej Prawicy, że formacje prawicowe, oczywiście Prawo i Sprawiedliwość plus formacje mniejsze, Polska Razem, Jarosława Gowina, Solidarna Polska, NSZZ Solidarność, oczywiście tutaj różne ruchy i stowarzyszenia idą pod jednym szyldem. I to jest duży powód do radości, duży powód do satysfakcji, że już na tym etapie udało nam się porozumieć, mając na względzie dobro regionu, dobro Polski. Oczywiście mam nadzieję, że po 16 listopada będziemy mogli mówić o drugim dużym sukcesie Zjednoczonej Prawicy. A czy po 16 listopada nadal będziecie grać w jednej drużynie wszyscy? Jestem o tym święcie przekonany, że będziemy grać w jednej drużynie, zarówno na szczeblu regionu, jak też i w późniejszym czasie, mam nadzieję, na szczeblu centralnym, bo przed nami no, ciekawy rok, wybory prezydenckie, wybory parlamentarne w przyszłym roku. Pytam o to, co słychać, dlatego że nawet przygotowując się do tej dzisiejszej rozmowy, spotkałam się z takim artykułem w jednej z miejskich lokalnych gazet. Jeden z redaktorów pisze o panu, porównując wręcz do drugiego Janika, Krzysztofa czy też Aleksandra Grada. Pan czytał ten artykuł? Tak, czytałem. Oczywiście bardzo mi miło każde takie porównanie. Pan się czuje taką mocną pozycją? Nie czuję się, choć oczywiście ja zawsze przez ostatnie 8 lat starałem się pracować dla dobra mojego kochanego miasta. I wszystko, co robię, bez względu, gdzie... Ostatnio pan więcej pracuje w Warszawie. No nie więcej, to tak... Przynajmniej tam częściej podobno można pana spotkać. No nie do końca, pani redaktor. Ostatnio wspólnie z parlamentarzystami z regionu mam ten zaszczyt, że możemy podróżować do Warszawy raz na 2 tygodnie, na te kilka dni posiedzeń Sejmu, ponieważ tak się złożyło. Dla mnie, myślę, szczęśliwie. Mam nadzieję, że dla naszego regionu również, że mogę tam pełnić jakąś taką drobną funkcję w polskim parlamencie. Cóż to za funkcja, bo nie taka drobna, jak się okazuje. W wyniku zjednoczenia prawicy powstał w parlamencie klub parlamentarny, któremu mam zaszczyt szefować. Także raz na te 2 tygodnie na czas posiedzeń Sejmu przemieszczam się wspólnie z naszymi parlamentarzystami do Warszawy i tam pracuję, ale również pracuję na rzecz regionu tarnowskiego. Czy to już oznacza, że jednak będzie pan bardziej w tamtym kierunku północnym Polski zmierzał? No bo teraz jest pan kandydatem do sejmiku. Już Rada Miejska, co pan chciał zrobić w Radzie Miejskiej, rozumiem, że pan zrobił. Znaczy, wychodzę z takiego założenia, że trzeba się rozwijać. Trzeba się rozwijać. Startowałem z tego najniższego pułapu, czyli przygotowując się długo. 8 lat temu wystartowałem do Rady Miejskiej w Tarnowie. Po 2 kadencjach, po 8 latach. Odczuwa pan satysfakcję po tych 2 kadencjach? Pani redaktor, oczywiście nie wszystko udało się zrobić, co było zamierzone. Niemniej jednak cieszę się z wielu przedsięwzięć, które udało się zrealizować, zwłaszcza w tej skali mikro, na tarnowskich blokowiskach, na tarnowskich osiedlach. To jest mój matecznik. Cieszę się z ludzi, z którymi współpracowałem, których poznałem. Wiele fantastycznych inicjatyw z tego
się narodziło. A nie obawia się, że pańscy wyborcy będą troszeczkę rozczarowani pańską decyzją? Może jeszcze trzeba coś jeszcze zrobić na tych tarnowskich osiedlach? Ale ma pan swojego następcę może? Będąc radnym sejmiku wojewódzkiego, można również działać na tarnowskich osiedlach, można działać w Tarnowie, ale można również działać w regionie, na Bocheńszczyźnie, w powiecie tarnowskim. Także poszerzamy tylko teren działania, pracy przybywa, a to wcale nie oznacza, że porzucamy Tarnów. Sejmik to przede wszystkim, tak się mówi kolokwialnie, miejsce, gdzie rozdziela się fundusze unijne. Przed nami ostatnia perspektywa finansowa. Jak pan uważa, na co należy szczególną uwagę zwrócić? Ja od samego początku uważam, że zbyt mało środków przeznaczamy na inwestycje w młodych przedsiębiorczych mieszkańców naszego regionu. I nie ukrywam, że temu chciałbym się poświęcić, jeśli chodzi o moją przyszłą wieżę pracy w Sejmiku Województwa Małopolskiego. Dużo tych środków ucieka nam przez palce. Dużo pochłania administracja, zdecydowanie za dużo. Zbyt mało tych środków trafia do młodych ludzi. A konkretnie jakie inicjatywy należałoby uruchomić? Pani redaktor, wychodzę z takiego założenia. I to też jest jakby wynika z mojego doświadczenia z pracy ze studentami w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Kiedy ja, egzaminując studentów na kierunku administracja publiczna czy administracja międzynarodowa, na koniec semestru zadaję młodym ludziom pytanie, czy chcieliby zostać w Tarnowie, czy wyjechać, to na 10 osób, którym zadaję to pytanie, 9 mówi, że chciałoby tutaj pozostać, ale musi wyjechać. Ja bym chciał odwrócić tą tendencję. Młodym ludziom trzeba zaufać, młodym ludziom trzeba dać kredyt zaufania, młodym ludziom nie szkulmy ich z, nie wiem, obsługi wózka widłowego z modułem języka francuskiego, bo to im się na nic nie przyda. Oczywiście, chyba, że w pracy za granicą. No, chyba, że w pracy za granicą. Już niektóre urzędy wojewódzkie wyspecjalizowały się w produkcji, że tak powiem, młodych ludzi na eksport. Prawda? Profilują ich cykl szkoleniowy tych młodych osób pod, nie wiem, wyjazd do Niemiec. To jest po prostu błędna polityka. My musimy tych ludzi przekonać do tego, żeby zostali tu, żeby tu zakładali firmy. Musimy im dać na to środki. Pani redaktor, ja wychodzę z takiego założenia. Niech 10 młodych osób otrzyma dofinansowanie na założenie firmy na start. Niech się uda tylko dwóm spośród tej dziesiątki. To jak im się uda rozkręcić jakieś przedsiębiorstwo, jak im się uda rozkręcić nawet mały biznes, to w jakiejś perspektywie czasowej te 8 osób, jeżeli którym się nie udało, zatrudnić. O rozkręcaniu też biznesu to też nie wszystko zależy od oczywiście dofinansowania, które otrzymają. Jasna tutaj sprawa, dlatego mówię, niech na 10 firm uda się dwóm. Przejść ten okres taki przejściowy, pierwszy, najtrudniejszy. Może należałoby zmienić politykę Polski w tym względzie? To w jakiejś perspektywie na pewno też, ale regionalnie musimy inwestować w młodych ludzi. Ja nie dalej jak wczoraj rozmawiałem z moim byłym studentem, który pomimo tego, że jego cała rodzina jest za granicą, w Anglii, w Oksfordzie mieszkają, jego bracia, cała rodzina, on wrócił tu, mówi, chce spróbować. Mówi, panie Grzegorzu, chcę spróbować, postarałem się o dofinansowanie. Tylko jak to wygląda w praktyce? Pani redaktor, przez pierwsze pół roku ma preferencyjne składki, preferencyjne ZUS-y. Co z tego, jak on po 5 miesiącach dostał dopiero te pieniądze do ręki? Więc de facto z tego wsparcia może skorzystać tylko przez miesiąc. Takich błędów musimy się wystrzegać i po to też chciałbym zawalczyć o sejmik, żeby tych spraw tam przypilnować. Czy pańska kampania będzie skierowana właśnie do ludzi młodych? Wiadomo przecież, ze statystyk to wynika, że jednak młodzi ludzie niechętniej rzadko uczestniczą w wyborach samorządowych. Pani redaktor, ja nie chcę obiecywać 200 milionów miejsc pracy. Nie chcę. Od 2000. Mówię przewrotnie. 2000 można, to ponoć jest realne. Mówię przewrotnie 200 milionów. A uważam, że to jest realne? 2000 miejsc pracy w Tarnowie? Chciałbym, żeby to było realne, tylko nie chcę rzucać słów na wiatr. Nie chcę mówić, nie pokazując, jak to zrobić. Nie chcę mówić, pokazując, jak to zrobić. Ja idę do sejmiku województwa małopolskiego z dwoma rzeczami konkretnymi. Pierwsza, przedsiębiorczość młodych ludzi. Wspierajmy przedsiębiorczość młodych ludzi, bo przez ostatnie lata zjadłem na tym zęby i wiem, co należy zmienić. Przede wszystkim jestem w kontakcie z tymi ludźmi, widzę, co nie funkcjonuje dobrze i co trzeba zmienić. To po pierwsze. A po drugie, i to jest taki mój cel drugi, adresowany niekoniecznie do młodych osób, a do mieszkańców naszego regionu, chciałbym, żeby w przyszłej kadencji samorządu udało się w jak największej liczbie mieszkań, miejsc, domów naszego regionu obniżyć rachunki za prąd o 80 zł.
Każde gospodarstwo domowe 80 zł mniej płaci za prąd. Ja wiem, że jest to możliwe, ja wiem, że to jest realne. Jest to bardziej realne niż 2000 miejsc pracy w Fernowie. Wiem, jak to zrobić. Mm-hmm. A jak to zrobić? Rozpocząłem współpracę z ekspertami. Zaczynam od przyszłego tygodnia cykl spotkań w regionie. Będę się spotykał z mieszkańcami, będę wyjaśniał, jak to zrobić, co należy zrobić i wiem, że to jest realne, wiem, jak to zrobić i tego przypilnuję. A Państwo mnie z tego rozliczą, mam nadzieję. Na koniec, jest plan B? Jak się nie uda? Pani redaktor, jestem po pierwsze optymistą, natomiast zawsze jest jakiś tam plan B. Robię doktorat, mam pracę, Bogu dzięki, mam dużo zajęć, mam organizacje pozarządowe, dużą, której szefuję, Fundacja Energia dla Europy. Ostatnio wydaliśmy fantastyczne wademekum aktywności obywatelskiej. Także tych przedsięwzięć jest mnóstwo. No albo próba się w przyszłorocznych wyborach. Poczekajmy do przyszłego roku, ale poczekajmy przede wszystkim do 16 listopada. Zachęcam wszystkich do głosowania na listę Zjednoczonej Prawicy. Zachęcam do głosowania szczególnie na miejsce, na osobę na miejscu numer 2. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Piękna autoprezentacja. Dziękuję serdecznie Państwu. Do zobaczenia.